Dobrze, szanowni państwo, będziemy startować. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło powitać państwa na już ostatnim, 12. wykładzie z serii z botaniką przez cały rok. Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego mogę się dzisiaj z Państwem spotkać i zaprosić Państwa na niezwykły wykład pod wieloma względami. Po pierwsze, gdyż nasz dzisiejszy wykład poprowadzi dwóch prowadzących, a mianowicie pani profesor doktor habilitowana Alicja Zemanek i oraz pan profesor doktor habilitowany Bogdan Zemanek. Do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby dwie osoby prowadziły wykład i to jeszcze o tak interkulturowej tematyce, ale o tym za chwilę. Najpierw chciałam w imieniu pani prezes i w imieniu własnym przywitać państwa i powiedzieć, że za nami 11 wykładów, a zaraz 12 z botaniką przez cały rok. Świętowaliśmy stulecie botaniki w Polsce i Uniwersytetowi Otwartemu Uniwersytetu Warszawskiego było niezwykle miło, że mogliśmy być częścią tego wspaniałego jubileuszu. My w przyszłym roku obchodzimy 15-lecie. Przyznam, że stulecie polskiej botaniki robi ogromne wrażenie. Proszę Państwa, cóż się działo przez te 12 spotkań? Proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy 13 prelegentów i prelegentek. Prawie 33 tysiące wyświetleń naszych wykładów na YouTubie. Do tego, proszę Państwa, z wykładami byliśmy na trzech kontynentach. To, co mogę jeszcze dodać, to szczególnie tutaj do pana profesora Rostańskiego, który pilnuje zawsze zadawania pytań. Proszę sobie wyobrazić, że nasi słuchacze zadali ponad 100 pytań, które były przekazane naszym prelegentom. To był naprawdę bardzo intensywny rok. Jak ponad rok temu Polskie Towarzystwo Botaniczne zwróciło się do nas o to, żebyśmy taki cykl zrobili, zastanawiałam się, czy nasi słuchacze przez cały rok będą chcieli być z nami. I byli. I za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję. A teraz już oddaję głos naszym moderatorom i jest mi bardzo miło jeszcze raz przekazać, że ten rok był niezwykle intensywny. Nie tylko dla Polskiego Towarzystwa Botanicznego, ale i dla Uniwersytetu Otwartego. A teraz mogę Państwa zostawić tylko z tym niezwykle ciekawym wykładem. Ewo, jeszcze poprosimy, tak? Tak, tak. Czy mogę już? Tak, oczywiście, tak. Na to liczymy. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło. 12 wykład, wspaniały wykład. Pięknie, że kończy się w taki właśnie sposób, że dwie osoby przedstawią nam taki ciekawy temat. Proszę Państwa, no, gościmy dzisiaj znamienitych naukowców, panią profesor Alicję i Bogdana Zemanków, którzy połączyli wspólne pasje naukowe na gruncie zawodowym, zaś pasje życiowe na gruncie prywatnym, co widać również dzisiaj i będziemy tego świadkiem w trakcie właśnie tego dzisiejszego wykładu. Życie zawodowe państwa profesorostwa jest związane z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Wydziałem Biologii, ale także z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego dyrektorem przez wiele lat był pan profesor Zeman. Usłyszymy, proszę Państwa, dzisiaj doskonałych nauczycieli akademickich, bo to jest niezwykle ważne, o dużych osiągnięciach naukowych i tu należy podkreślić, że zarówno pani profesor, jak i pan profesor wykształcili swoich doktorantów, magistrów, tworząc tym samym szkołę naukową. Te osiągnięcia zostały uhonorowane najwyższym w naszym kraju tytułem, mianowicie tytułem profesora, tak zwanego profesora belwederskiego, który to tytuł pani profesor Alicja Zemanek otrzymała w 2000 roku, a pan profesor Bogdan Zemanek w roku 2002. Osiągnięcia naukowe państwa profesorów no, są dokumentowane wieloma publikacjami naukowymi, udziałem i to publikacjami w liczących się czasopismach naukowych, zarówno polskojęzycznych, jak i angielskojęzycznych, o wysokim impact factor, udziałem w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych
oraz krajowych. Za te wszystkie osiągnięcia, poza taką satysfakcją, jaką każdy z nas naukowców ma, byli uhonorowani licznymi nagrodami za osiągnięcia naukowe. Ponieważ obchodzimy rok Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnę dodać, że zarówno pani profesor, jak i pan profesor są członkami Polskiego Towarzystwa Botanicznego, którzy pełnili różne funkcje w zarządach sekcji historii botaniki. Oczywiście ja tutaj wspominam o tych najważniejszych funkcjach dla naszego towarzystwa. Również istnieje ścisły związek z czasopismami takimi jak Wiadomości Botaniczne wydawanymi przez Polskie Towarzystwo Botaniczne, gdzie pan profesor Zemanek pełnił funkcję redaktora naczelnego, zaś pani profesor wchodziła w skład komitetu redakcyjnego tego czasopisma. Oczywiście również wszystkie inne pozostałe aktywności naukowo-organizacyjne tutaj pominę, a są, zapewniam Państwa, znamienite. Chciałabym dodać jeszcze, że te zainteresowania naukowe pani profesor Alicji Zemanek to historia botaniki i biologii, etnobotanika historyczna, relacje przyroda, nauka, kultura, historia i metodologia nauk przyrodniczych i naukoznawstwo. I tu myślę, że może nie wszyscy wiemy, ale pani profesor Alicja Zemanek jest również poetką. Debiutowała w 1987 roku tomikiem poezji. No, od tego czasu opublikowała 10 kolejnych. Ostatni, do którego dotarłam, to Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek. Zaś takie zainteresowania pana profesora Bogdana Zemanka to geografia roślin, szczególnie obszarów górskich, takich jak Alpy, Karpaty, ekologia roślin, historia nauki. Pan profesor jest fitogeografem, badaczem flory górskiej i Bieszczadów oraz jest doskonałym znawcą szaty roślinnej śródziemnomorskiej Europy, a także historykiem botaniki. To tyle, co chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć o naszych prelegentach. Jest mi niezwykle miło, że mogę uczestniczyć w tym wykładzie. Oddaję głos panu profesorowi Rostańskiemu. Proszę, Adamie. Proszę Państwa, przed nami wykład kolekcja akwarel Libri Picturati jako nośnik idei naukowych doby renesansu, czyli łączymy historię z botaniką. Natomiast jak zwykle z mojej strony uwaga techniczna. Uprzejmie proszę o zadawanie na czacie, na YouTubie pytań, jeżeli takie się pojawią w trakcie prelekcji naszych wykładowców. Natomiast na końcu postaramy się te pytania zadać. W takim razie dziękujemy wszystkim pani dyrektor, pani profesor za wprowadzenie i zapraszamy Państwa, panią profesor Zemanek i pana profesora Zemanka do przedstawienia wykładu. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witać Państwa. Ja najpierw przedstawię pewne problemy, a później przekażę głos mojemu mężowi. Chciałam na początku powiedzieć, że dzisiejsza botanika podzielona na wiele specjalności jest bardzo daleka od sztuki, która jest zupełnie osobną dziedziną kultury. Natomiast myślę, że każdemu z nas i każdej z nas bardzo bliskie jest piękno roślin, o którym mówili renesansowi myśliciele, że piękno kwiatu jest to uosobienie boskiej natury, przyrody. Tytuł jest tutaj już wyświetlony.
No, tylko nie jeszcze wystartowała. Tak, tylko coś na razie się nie przesuwa dalej, ale to ja będę mówić. Klawiszem page down. Już, okej. Okay. Dobra. Plan naszego wystąpienia, renesans w botanice i rola artystów malarzy w dokumentowaniu natury. Kolekcja Libri Picturati, taka śmieszna nazwa, opis historii. Charles de Leclis, nazwisko skomplikowane, lepiej mówić zlatynizowaną formę nazwiska Carolus Clusius, jeden z pierwszych profesjonalnych botaników. I coś o projekcie Libri i wreszcie nowe idee w morfologii, geografii i ekologii, które można dojrzeć w tym niezwykłym zbiorze. Proszę Państwa, myślę, że wiele osób wie, że botanika należy do najstarszych dziedzin nauki. Za jej twórcę uważany jest grecki uczony Teofrast z Erezu, który większość życia spędził w Atenach jako uczeń Arystotelesa. W swoich dwóch dziełach napisanych po grecku przedstawił krótkie opisy wielu gatunków, ich części składające się na ciało roślin, na organizm roślinnych i wreszcie środowisko życia. Ale, proszę Państwa, botanika kojarzy się raczej, nowożytna botanika kojarzy się nam raczej z Karolem Linneuszem, profesorem Uniwersytetu w Uppsali, niesłychanym pasjonatem tej dziedziny, autorem wielu prac, ale najważniejsze jego dokonania to uporządkowanie nazewnictwa roślin. Wprowadził dwuwyrazowe łacińskie nazwy używane do dzisiejszego dnia, dzięki którym uczeni różnych krajów, różnych kultur mogą się ze sobą porozumieć. Ale proszę Państwa, trzeba powiedzieć jedną rzecz, że Linneusz nie był jedyny po Teofraście. Była ogromna liczba badaczy świata roślin, którzy rozpoczęli dokumentację natury, dokumentację roślin europejskich, a po części również i roślin w innych krajów. Ale i tutaj renesans odegrał dużą rolę. Nie było wtedy jeszcze Linneusza i nie było tego wspólnego porozumienia w postaci dwuwyrazowego łacińskiego nazewnictwa. W związku z tym najlepiej było pokazać obrazek albo narysować obrazek, rysunek lub jak się miało pieniądze, to zaangażować malarza i wtedy już wiedzieliśmy, ludzie wiedzieli, o jaką roślinę chodzi. I tutaj w tym momencie nastąpiła symbioza ze sztuką. To był chyba jedyny czas, kiedy botanika została zainspirowana przez sztukę, malarstwo. Trzeba jednak powiedzieć, że jeśli chodzi o renesans, ten nieprawdopodobny okres wybuchu aktywności twórczej człowieka połączony z odkryciem realistycznych dzieł sztuki starożytnych, ale również odkryciem dzieła Teofrasta, który zaginął. Dopiero wtedy był odkryty. Także trzeba też powiedzieć, że malarze w okresie renesansu przedstawiali zwykle na obrazach rośliny jako tło scen figuralnych. Do pierwszych twórców
naukowej ilustracji botanicznej należał Leonardo da Vinci, ten uczony wszechczasów, malarz, rzeźbiarz, inżynier, wreszcie uczony. Pozostawił bardzo wiele rysunków takich warsztatowych, studiów natury, zwłaszcza roślin, ponieważ on uważał, że narysować to znaczy poznawać. I tutaj, tak jak tutaj widać, jakże perfekcyjne są te takie ledwo naszkicowane obrazy dębu, kaczeńca czy zawilca. Innym pionierem w tym względzie był artysta niemiecki Albrecht Dürer, który w swojej twórczości prawdziwe obrazy roślin czy zwierząt. Ostatnimi czasy wielką karierę zrobił ten obrazek łąki, która przedstawia splecione ze sobą różne gatunki w wzajemnej egzystencji. Widziałam ten obrazek jako plakat do jednej z konferencji ekologicznych. Kilka słów o renesansie, czyli odrodzeniu, który w botanice trwa o 100 lat później się zaczął, aniżeli renesans w sztuce. Od końca XV do początku XVII wieku. Wpłynęło na to elementy czysto gospodarcze, mianowicie odkrycie nowych lądów, przywożonych z wypraw w różne części świata, potrzeba ich badań, potrzeba ich, szukano przede wszystkim roślin użytkowych, jadalnych, ozdobnych, czy rozmaitych, które mogą się przydać do czegokolwiek. W tym czasie trwał nieprawdopodobny handel roślinami do tego stopnia, że osiągały one bardzo wysokie ceny. To Wenecja przodowała w tym handlu, później dołączyła się do tego Lejda. Ale botanika nazywana wtedy res herbarie, czyli rzecz o herbarzach, o ziołach, była bardzo daleka od botaniki dzisiejszej. To było zajęcie lekarzy, farmaceutów, którzy byli zainteresowani roślinami leczniczymi. W każdym razie wtedy powstały pierwsze instytucje naukowe, ogrody botaniczne, katedry botaniki lekarskiej i wreszcie gabinety osobliwości, które były prototypami muzeów przyrodniczych. Mam tutaj piękną rycinę z archiwum Uniwersytetu w Lejdzie, przedstawiającą jeden ze starych ogrodów botanicznych na Uniwersytecie w Lejdzie, w którego urządzeniu brał udział, to znaczy głównym spiritus movens był Charles de Leclis, o którym będzie za chwilę mowa. Widzimy tutaj podłużne grządki z roślinami, które miały tabliczki z nazwami, a kwatera otoczona płotkiem to była kwatera z tulipanami, które budziły wtedy ogromne emocje, o czym jeszcze powie mój mąż. Ale ogrody ówczesne miały jeszcze coś, czego dzisiaj nie ma w ogrodach, mianowicie gabinety osobliwości z takimi okazami jak tutaj wypchany krokodyl czy inne obiekty, ale też muzea, tak zwane muzea papierowe. Papierowe muzeum, Muzeum Cartaceum, to jest kolekcja obrazów roślin, które sobie gromadzono, wymieniano, przesyłano. To jest obrazek ze zbioru Ulisesa Eldrovandiego, profesora Uniwersytetu w Bolonii.
który zgromadził bardzo dużo takich obrazków. Trzeba przyznać, że te obrazki jednak są mniej perfekcyjne i mniej doskonale opisane niż te obrazki, o których my za chwilę będziemy mówić. I właśnie doszliśmy do tej wspaniałej kolekcji. Przeżyciem było jej zobaczenie po raz pierwszy, a później praca nad tymi żywymi, prawdziwymi tomami. Zbadaliśmy 13 tomów z roślinami. To jest około 1860 obrazów i około 1700 gatunków. Jest to jedna z największych i najlepszych kolekcji roślin, malowanych kolekcji roślin tego czasu. Oprócz tych 13 tomów w zbiorze były też dwa tomy poświęcone zwierzętom i jeden tom z takimi dość kiepskimi kopiami roślin i to pominęliśmy. Jak wyglądała, dlaczego ta kolekcja trafiła do Krakowa? Otóż wpłynęło na to burzliwa historia Europy w XX wieku. Obrazki powstały na terenie Niderlandów, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii, i tam były w XVI i XVII wieku. Od XVII do XX wieku zostały włączone do biblioteki elektora pruskiego, która została później przekształcona w Preußische Staatsbibliothek. I tam szczęśliwie przetrwała aż do II wojny, kiedy bardzo słusznie zbiory te ewakuowano. W 1941 roku umieszczono je bardzo szczęśliwie w klasztorze Grisau, to jest obecnie Krzeszów na ziemiach zachodnich. I tam szczęśliwie przetrwały do 1947 roku. Wtedy przybyły tam polskie wojska i przewiozły je do Krakowa, do Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie nie były udostępniane jako tak zwana berlinka. Dopiero otwarto do nich dostęp w 1989 roku po przemianach ustrojowych w Polsce. Zbiory te były już opisane, to znaczy bardzo ogólna wzmianka była, że to są bardzo dobre ryciny, prawdopodobnie najlepsze, jakie istnieją z tego czasu, ale uważano, że one spaliły się w czasie wojny. Także było ogromną rewelacją, że właśnie się wtedy znalazły. Pierwsi badacze uważali, że są to w jakiś sposób obrazki związane z Karolusem Kluziuszem, który był takim najbardziej renomowanym botanikiem tego czasu, a zarazem lekarzem, poliglotą, podróżnikiem, który zwiedził prawie całą Europę i zbierał wiadomości od różnych ludzi interesujących się roślinami. Znany jest przede wszystkim jako autor pierwszych flor regionalnych Europy, Hiszpanii i Portugalii w 1576 roku opublikowanych oraz Węgier i Austrii w 1583, ale odbiegały one znacznie od dzisiejszych prac. Może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć. Przez pewien czas, przez 4 lata był dyrektorem Królewskich Ogrodów w Wiedniu, co zapewniło mu ogromne możliwości, kontakty, co się przyczyniło do rozkwitu jego kariery. Stabilizację uzyskał później, kiedy został profesorem Uniwersytetu w Lejdzie i dyrektorem Ogrodu Botanicznego. Widzimy go tu, Kluziusza już w późnym wieku, bo dożył bardzo głębokiej starości jak na ten czas, to znaczy dożył 83 lat. Pod koniec życia
To znaczy jeszcze nie taki straszny koniec, ale w późnym wieku opublikował ogromną książkę, która była podsumowaniem jego dotychczasowych badań. Miała tytuł Rariorum Plantarum, historia wielka rozmiarami, pięknie ilustrowana. Na stronie tytułowały portrety ojca botaniki Teofrasta i Dioscoridesa, o którym może jeszcze będzie mowa. Tutaj przede wszystkim w Lejdzie Kruz już zasłynął jako pionier introdukcji lub popularyzacji w Europie egzotycznych lub mało znanych południowych europejskich gatunków. Ziemniak, pomidor, tulipan czy kasztanowiec. Już pierwsi badacze zauważyli, że niektóre obrazki z Libri Picturati, ten obrazek po lewej stronie, pasują do drzeworytów w niektórych pracach Kruziusza. I tak na przykład paciorecznik indyjski, trochę zmieniona wersja, jak Państwo widzicie, dodany owocostan, a nawet nasiona. Dracena draco, czyli drzewo smocze występujące na Wyspach Kanaryjskich, uważane niegdyś za roślinę czarodziejską. A tutaj Kruziusz pisze, że zaobserwował ją w Lizbonie, w ogrodzie klasztornym, w takim troszeczkę zaniedbanym miejscu, ale pozwolono ją naszkicować. Prawdopodobnie sam ten obrazek naszkicował, a później dał malarzowi, który poprawił ten obraz. I oczywiście rzecz cała znalazła się w dziele drukowanym. To nie jednym. Inny taki gatunek, to wcześniej nigdzie nie publikowany, to Sprekelia czerwona, czyli lilia aztecka z Meksyku. No, ten obrazek wyjątkowo słaby jak na tą kolekcję, a tutaj trochę poprawiony w edycji drukowanej. A po lewej stronie kasztanowiec, który w czasie, kiedy Kruziusz miał do czynienia z Libri Picturati, jeszcze nie był przez niego popularyzowany. Dlatego w Libri Picturati niestety nie mamy kasztanowca, ale za to mamy wiele innych ciekawych gatunków. Proszę Państwa, praca nad Libri to była zaiste praca detektywistyczna. Nie było autora, tylko daty 1564 i chyba 5 w dwóch miejscach. I trzeba było detektywistycznie przeprowadzić analizę papieru, z jakiej papierni pochodził, a przede wszystkim charakteru pisma. W Lejdzie jest ogromna korespondencja Kruziusza i historyczka w naszym zespole porównała jeszcze z paleografami, że jest to pismo Kruziusza. I tak, co w wyniku tych wszystkich poszukiwań stwierdziliśmy? Istnieją tutaj dwa zespoły obrazów. Pierwszy, około 600 obrazów, powstały w latach 1564-1569. W miejscowości Moerkerke na terenie dzisiejszej Belgii, niedaleko Brugi, mecenasem, to znaczy człowiekiem, który opłacał malarzy, był amator botanik Lord Karel van Sint-Omar, który był przyjacielem, już od dawna przyjacielem Kruziusza. To Kruziusz namówił go, żeby zrobić takie obrazy, bo Sint-Omar miał swój zamek, gdzie wycofał się z kariery wojskowej i spędził wiele lat życia, organizując gabinet osobliwości w zamku, w którym znalazły się te obrazki, a zakładając ogród botaniczny
w okolicach zamku. Oczywiście opłacił malarzy, bardzo dobrych malarzy, którymi byli Jacques van Korenhuis i Pieter van den Bocht. Jak Państwo widzicie, fantastyczny, realistyczny obraz tej rośliny irysa niemieckiego. W wielu przypadkach są komentarze pisane ręką Kluziusza, na przykład dla kosaćca żółtego. Nazwy gatunku w języku greckim, łacińskim, francuskim, niemieckim i flamandzkim. I takie adnotacje. Występuje wszędzie u nas na bagnistych, wilgotnych miejscach, ale prawie bezużyteczny i niepachnący faktycznie. Kwitnie w maju, owoc w sierpniu dojrzewa. Drugi zespół obrazów powstał troszeczkę później, na przełomie XVI i XVII wieku, w miejscowości Engien, niedaleko Brukseli. Mecenasem był również amator, książę Karl van Arenberg, również właściciel własnego zamku, wokół którego urządził wielki ogród. A w zamku miał również papierowe muzeum, do którego jeszcze dodał troszeczkę obrazków, nie troszeczkę, tylko około 1000, czyli bardzo dużo. Zaangażował też malarza bardzo dobrego, Rafael van Coxy. Część obrazków pochodziła z zakupu lub wymiany. Opisy nie były tak dokładne jak jak obrazki kluziuszowskie, ale jest tutaj dużo nowości, zwłaszcza tych po raz pierwszy sprowadzonych do Europy. Jak na przykład ten mak o takich podzielonych liściach, wtedy się bardzo lubowano w tej odmianie. I na koniec już mojej części projekt Libri Picturati, Kraków, Lejda, Berlin, Madryt, Rzym. Udało nam się zjednoczyć tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali i zgodnie zaprosić ich do współpracy. Wszyscy pasjonowali się tą kolekcją. W rezultacie powstało interdyscyplinarne opracowanie: historia kolekcji, botaniczne aspekty rycin i komentarzy, identyfikacja gatunków, co było bardzo ciężką rzeczą. Tu mój mąż bardzo duży wkład ma. Wielu dobrych botaników uciekało jak najdalej od tej roboty. Dalej nowe idee w botanice, cośmy zrobili. No i oczywiście określenie, znaczenie tej kolekcji w historii nauki. W sumie bardzo przyjemna była ta praca. Spotykaliśmy się na różnych workshopach. To akurat było spotkanie w ogrodzie botanicznym w Berlindalem. I tutaj ludzie, którzy najwięcej rozdziałów napisali do tejże książki, po prawej stronie od nas Piotr Hordyński, historyk sztuki z Biblioteki Jagiellońskiej, który też tu przetłumaczył nazwy z łacińskich na angielski. Florike Egmont, historyczka z Lejdy, która badała korespondencję Kluziusza i robi to do dzisiejszego dnia. Jan de Koning, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Lejdzie. Luis Ramon Laca, Portugalczyk, historyk krajobrazu, żeby było weselej, ale on się szalenie pasjonował tą kolekcją. Dalej profesjonalistka Andrea Ubrigin Savoia z Rzymu, historyk botaniki. Walter Lack, dyrektor Botanicznego Muzeum i Biblioteki Ogrodu Botanicznego Berlindalem. I Gerda van Uffelen, ogrodniczka, obecnie jest inspektorem ogrodu w Lejdzie, która razem z nami była
współredaktorem tego ostatniego opracowania. Ja dziękuję Państwu bardzo i przekazuję głos mojemu mężowi. Następuje moment małego zamieszania. Proszę Państwa, jednym z takich tych tematów, które można wyróżnić w tej kolekcji, to jest zagadnienie dotyczące morfologii roślin. Otóż jeżeli mamy te obrazy, to proszę spojrzeć, one są w formacie w skali 1:1. Umieszczone na tych, namalowane na tych kartach, podobnie jak się to robi z okazami zielnikowymi. Jeżeli okazy były większe, to były dzielone na kawałki albo tylko fragmenty zostały narysowane, na przykład fragment kwiatostanu, fragment korzenia, jakieś części liści i tak dalej. Teraz tak, liście dolne, różyczkowe, różne od liści łodygowych, bardzo wyraźna nerwacja, kształt, bardzo pięknie oddane nasiona, znaczy owoce. Kwiaty oczywiście małe, niewidoczne, więc mniej istotne. No, mamy do czynienia z rośliną pospolitą, tasznikiem. Tutaj w środku jest jeszcze taki rysuneczek mały, to jest dla porównania, pewnie malarz to umieścił, to jest wiosnówka, jarofila. Dalej, bardzo wiele wagi poświęcano wówczas korzeniom roślin, ponieważ były to rzeczy, no, to było to miejsce, gdzie roślina była zakorzeniona, skąd brała soki, skąd wyrastała, wobec czego uważano to za jeden z najważniejszych organów. No i tutaj mamy właśnie typy tych korzeni: palowy, wiązkowy, czepny. No, tu na przykład bulwy korzeniowe można rozpoznać Corydalis solida i Corydalis cava, czyli kokorycz pełna, czyli ma bulwkę jednolitą, i Corydalis cava, kokorycz pusta z bulwą wydrążoną, pustą w środku. Tutaj mamy zgrubiały korzeń od batata. Jeszcze inne przykłady właśnie tych części podziemnych, a równocześnie nadziemnych. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak precyzyjnie są narysowane na przykład te wąsy czepne, jak precyzyjnie są pokazane kolory liści od góry liścia i od dołu, czego właśnie w wielu kolekcjach, które w innych kolekcjach tego trudno znaleźć. Bulwki korzeniowe u wiązówki, czyli trzeba było tę roślinę wykopać, oczyścić, no i następnie ułożyć tak, żeby można było namalować. To była rola pewnie botanika, a rolą tego malarza było namalowanie tego w odpowiedni sposób. Tutaj jest to, ta rzecz, o której mówiłem, że roślina jest rozdzielona, nie mieściła się na arkuszu, wobec czego została podzielona na część tą kwiatostanową i część z liści. To jest ciekawa rzecz, mianowicie łubin, oczywiście tak jak poprzednio, górna część, dolna część, część podziemna i brodawki korzeniowe. Brodawki korzeniowe, których znaczenia wtedy nie rozumiano, parę wieków później to poznano, o co tu chodzi, natomiast już wtedy to zauważono i oddano. Kwiaty. Kwiaty były traktowane jako ozdoba roślin. Nie znano ich prawdziwej funkcji, dopiero za jakieś 150 lat dopiero dowiedziano się, o co chodzi, ale stąd też niektóre są bardzo dobrze odtworzone ze wszystkimi częściami, a niektóre są tak dosyć potraktowane swobodnie, nie wnikając w szczegóły, prawda? Kolory kwiatów. Zróżnicowanie w obrębie jednego gatunku habra i jednego rodzaju. Takie skomplikowane rośliny, tak jak dracunculus, gdzie kwiatostan ukryty w tej liściu podkwiatostanowy, tej zwanym spatą. Wspaniale oddany kolor. Kto widział kiedykolwiek właśnie tę roślinę w naturze, to może
potwierdzić, że to jest właściwy kolor, no i owocostan. Fritillaria imperialis, czyli szachownica cesarska, była w owych czasach nowością, bardzo chętnie malowaną, ale tutaj widać nie tylko, że chodziło tutaj o oddanie samej rośliny, rośliny ozdobnej, ale o pewnego rodzaju analizę, o co tu chodzi, jak to wygląda w środku ten kwiat. Kwiaty zwisające, wobec czego nie tak nieprosto zaglądnąć, więc trzeba było narysować osobno. Tu jest powiększony i widać tutaj te okienka, którymi się kieruje owad, jak wchodzi do kwiatu, prawda? Więc to nie wiedziano, po co to jest, ale już było to oddane. A tutaj jest pewna ciekawostka i taka śmieszna ciekawostka, mianowicie bardzo piękne rysunki kilku storczyków, Dactylorhiza maculata, czyli kukułka plamista, obok storczyk męski, storczyk samiczy, trzy różne okazy namalowane. A tutaj w pewnym momencie, jak się popatrzyło przez lupę na ten kwiatostan, to się widziało, to jest troszkę przerysowane, specjalnie komputerowo powiększone i podostrzone ten malunek. Malarz sobie zrobił kawał i dorysował buźkę temu stoczykowi. Formy wzrostu. Tamus communis, pnącze zachodnio- i południowoeuropejskie, gdzie oprócz liści oddanych właśnie i zarówno od spodu i od góry, innerwacji, owoce w różnym stanie dojrzewania, jest tutaj fragment z kwiatami. Inne pnącze, czyli już liana europejska, czyli zdrewniałe pnącze, chmiel też bardzo, o tutaj widać liść od spodu jaśniejszy, liść od góry. Bardzo wielką uwagę przywiązywano do różnych dziwnych postaci roślin. Pewne te takie formy monstrualne chętnie rysowano. Nie wiedziano, z czego to się bierze, ale oddawano tutaj na przykład taka pierzasta forma kwiatostanu u babki, tutaj najpospolitszego gatunku, a tutaj dodatkowa różyczka liściowa i też kwiatostan nieco zdeformowany. Tak jak u tej lilii bulwkowatej, która podległa staśmieniu, wobec czego ten kwiatostan jest zwielokrotniony, bardzo efektowny. Albo takie dziwne wykształcenie jabłek, jak tutaj widać. Też wyrysowano pewne formy, które też nie bardzo wiedziano, skąd się biorą. Mianowicie tutaj są przedstawienie owsa zwyczajnego i takiego zdeformowanego kwiatostanu owsa zaatakowanego przez głownię grzyba Ustilago. Wtedy jeszcze nie bardzo wiedziano, co to jest, ale w każdym razie zauważono to i oddano. Tak samo jak na przykład u terebintu, pistacja terebintus, ten dolny rysunek, z takim charakterystycznym galasem. Otóż ten galas to jest wywołany przez mszycę i po dziś dzień na wielu fotografiach można go zobaczyć. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj górny rysunek to jest inna pistacja, to jest pistacja lentiscus, czyli lentyszek. I mamy na jednym okazie przedstawione okazy kwitnące, tu są kwiaty i owocujące. Tutaj jest, tu są owoce, a tu są kwiaty. Ale jest to niemożliwe oczywiście ze względów czasowych. No nie może roślina, a zwłaszcza drzewo, nie może owocować i kwitnąć, znaczy przeważnie nie kwitnie i owocuje w tym samym czasie. I to jest tak zwana synteza fenologiczna. Proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu jest przerwa. Ta gałązka nie należy do tej, nie jest kontynuacją tej gałęzi, tylko jest dołączona, żeby zilustrować, że tak wyglądają owoce. To samo jest w tym miejscu tutaj, w przypadku tej gałązki dolnej. Te rysunki były użyte do zilustrowania flory Hiszpanii.
Podobnie jak i tutaj, ten rysunek bardzo interesujący. Proszę zwrócić uwagę, że pokazano na nim roślinę czystka, Cistus albidus, z pasożytem. Pasożytem na, roślina pasożytująca na korzeniach tego czystka, Citinus ruber. Otóż, żeby się dowiedzieć, skąd się ta roślina tutaj bierze, albo że w ogóle ona jest jakoś skontaktuje się z, z tym krzewem, trzeba było wykopać to wszystko, wyczyścić i obejrzeć już poza glebą. Dlaczego widać, jak dociekliwi byli uczeni wówczas, jak to, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko funkcjonuje. To jest też jeden z rysunków użytych do ilustrowania flory Hiszpanii. Drugą nowością to jest takie spojrzenie ekologiczne. Nie mówimy tu jeszcze już o ekologii, znaczy nie mówimy w ogóle o ekologii w tym współczesnym rozumieniu, czyli o ochronie środowiska, ale chodzi o ekologię, czyli te stosunki między roślinami a środowiskiem, więc zwraca się tutaj uwagę przede wszystkim w opisach na to, że tam rośliny lubią miejsca nasłonecznione, wilgotne, jak na jakiej glebie występują. Podaje się też typy siedlisk, że to są rośliny wodne, bagienne, leśne, inne. Wiele informacji na temat uprawy roślin i wymagań siedliskowych, a także informacje fenologiczne. Pokazane właśnie, tak jak już poprzednio mówiłem, rośliny kwitnące i owocujące na jednym obrazie, a także jest podany czas kwitnienia, owocowania, tu już informacja pisana. No i tutaj środowiska, na przykład środowisko wodne, zilustrowane przy pomocy trzech gatunków roślin pływających, dwie rzęsy, jeden żabiściek, stosowne zwierzę towarzyszy tym roślinom. Inna roślina, grzybienie białe, bobrek trójlistkowy. O ile te poprzednie należały do tej pierwszej grupy kluzjuszowskiej, to ten już jest z tej następnej, bez opisów, ale równie pięknie oddany, równie zwracam uwagę, tutaj liść odwrócony, żeby pokazać, że on jest jaśniejszy od spodu. Kwiat, nasiona, owoce osobno. Sporo jest słonorośli, ponieważ mieszkali koło wybrzeży morskich, więc mieli okazję to oglądać. Tutaj mamy informację, bardzo lubią słone ziemie i nadmorskie brzegi, rosną w nierozerwalnej wspólnocie do tego stopnia, że wielu uważało niesłusznie, że nie są to dwie, lecz tylko jedna roślina. Chodzi o solirut i suedę, czyli sodówkę. A to jest rukwiel nadmorska, która tutaj ma informację, że występuje nad morzem oczywiście w miejscowości Skeveninge, która jest koło niedaleko Lejdy. No i potwierdzamy, ona dalej tam rośnie. Widzieliśmy na własne oczy. Jeszcze jedna roślina właśnie z tej grupy, solanka kolczysta. To jest druga seria tych obrazków. Rośliny synantropijne. To jest też łatwość pozyskania roślin do namalowania. W pewnym sensie narzucała te grupy najpospolitszych roślin. I bardzo dobrze, bo przeważnie się maluje rośliny najrzadsze, a tutaj były rośliny pospolite malowane. I tutaj jest informacja. Rodzi się wszędzie, przy ścianach i ogrodzeniach, parkanach i zaroślach. Każdy ją rozpozna, choćby przez dotyk, nawet w ciemności. No i bardzo słusznie. Tutaj jest pokazany drugi gatunek pokrzywy, rzegawka. I pokazane jest, dlaczego ona ją można rozpoznać nawet w ciemności. Wyraźnie są te włoski parzące narysowane. Inne rośliny synantropijne, segetalne, związane z uprawami polnymi, czyli kurzy ślad. I jeszcze jedna roślina też segetalna, kiksia spuria, czyli po polsku kiksia zgięto-ostrogowa i widać, że ma zgiętą ostrogę. Tu jest kwiatek. Na tym obrazie jest tutaj bardzo to słabo widoczne, bo są maleńkie te kwiatki. Bardzo niewiele jest roślin związanych z górami. I raczej to są rośliny, które tak jak ten rojnik,
Rodzi się w górach pomiędzy domami sianej, kwitnie w lipcu i sierpniu. One były sadzone również na niżu, między innymi na dachach, jako ochrona przed piorunami. Uwagi fenologiczne związane na przykład z uprawą. Lubi melon, lubi miejsca nasłonecznione, dobrze nawożone, ziemię wyrobiono. U nas dojrzewa w sierpniu, wrześniu, gdzie indziej w miejscach cieplejszych wcześniej. Corylus, leszczyna. W styczniu rozwija swoje kwiatki oraz opadające bazie, jednakże owoc najwcześniej pod jesień, ale na tym rysunku obie, zarówno bazie, jak i owoce są na jednym obrazku, ale tutaj jest przerwa. Widzicie Państwo, tu są bazie i tu są te żeńskie kwiaty, a tu jest przerwa oddzielająca od gałązki z owocami. No i wreszcie pewne zabobony, które wtedy starano się, może nie starano, ale praktycznie doświadczalnie zwalczano. Mianowicie to jest jedna z róż jerychońskich, Anastatica hierofuntica, suchy okaz zbity i mokry rozłożony, wtedy rozsypuje nasiona. I komentarz. Otwiera się nie tylko Wigilię Bożego Narodzenia i nie tylko z własnego popędu, które to przekonanie panowało niegdyś wśród naiwnego ludu, lecz w każdej chwili, ile razy zachciałbyś, skoro tylko ją wodą lub winem wcześniej zmoczysz. Inny przykład rośliny związanej właśnie z pewnymi zabobonami to mandragora. Czarodziejska roślina, której uważano, taki dosyć skomplikowany korzeń miał, uważano, że to są, przedstawia postać ludzką, żeńską albo męską. W związku z tym, jak się chciało tą roślinę wyrwać, to ona krzyczała potwornym głosem i powodowała śmierć tego, który ją chciał pozyskać. Jak widać na tym obrazku, jest bardzo, ten korzeń jest bardzo dobrze oddany, więc widocznie ci, którzy ją tutaj pozyskali, żeby ją później narymalować, nie przepłacili tego życiem. No i wreszcie fitogeografia. Stosunkowo niewiele informacji jest takich dokładnych, a przede wszystkim z rośliny pochodzące z zachodniej, północnej Europy, ale też jest sporo roślin śródziemnomorskich. Podane są obszary, znaczy większe takie fragmenty, jak na przykład regiony, jak na przykład Brabancja, Flandria, czasem nazwy krajów, czasem są jakieś masywy górskie. Rośliny egzotyczne w zasadzie nie mają żadnych informacji o rozmieszczeniu. I tutaj przykład różeńca. Występuje dziko nie tylko w Macedonii, również we Włoszech, w Apeninach i górach Gargano. U nas siany w ogrodach nieraz w maju. Dziwne, że w ogóle nie ma podanych stanowisk w Alpach, ani w innych górach, które im były bliższe. I inny przykład jeszcze, mianowicie Centaurea centaurium we Włoszech na górze Świętego Anioła. Góra Monte San Angelo to jest miejscowość w obrębie właśnie Gargano, góry Gargano, bo tam jest sanktuarium, bardzo ważne sanktuarium związane z, dla katolików, związane z cudownym ukazaniem się archanioła Michała w V wieku. I od tego czasu tam jest miejsce, było odwiedzane przez pątników, wobec czego niektórzy z nich pozyskiwali te rośliny i przesyłali do Kluzjusza. Inny przykład informacji geograficznej dokładnej, Iris spuria, kosacierz fałszywy, rośnie na łąkach między Oppenheim a Wormacją. Jeżeli Państwo zaglądniecie do klucza Rottmalera dotyczącego flory Włoch, to właśnie tam jest napisane, że rośnie między Oppenheim a Moguncją, no ale to jest mniej więcej ten sam region. Czyli dalej w tym samym miejscu jest znajdowane. No i nowe gatunki, introdukcje. Kluzjusz był zawsze kojarzony z tulipanem, że on spowodował tą sławną gorączkę tulipanową, ale to nie jest zanadto prawda, ponieważ tulipan był wcześniej znany, chociaż Kluzjusz niewątpliwie się przyczynił do rozprzestrzenienia informacji, ewentualnie również uprawy tulipanu. To jest tulipan dziki występujący w Europie, a to są właśnie już te krzyżówki, które były sprowadzone z Turcji.
No i inne rośliny, tutaj w tym wypadku amerykańskie, to jest słonecznik. Tytoń od razu w dwóch odmianach, w dwóch gatunkach, tytoń szlachetny i machorka, po dziś dzień uprawiane. I pomea batata, czyli batat, który podawany jest w opisie, że prowadzony jest z Indii. Przepraszam. Podobnie zresztą jak na jednym obrazku kukurydza jest prowadzona z Indii, a na drugim ma nazwę frumentum turcicum, czyli zboże tureckie. No pomidor oczywiście amerykański. No i tutaj w tym samym zbiorze znajduje się gryka, która jest pewną zagadką, ponieważ jest pytanie, czy ona była znana wcześniej na terenie Holandii, Niderlandów, czy rzeczywiście wtedy dopiero dotarła, bo też się nazywa Phagotriticum albo frumentum turcicum, podobnie jak kukurydza, czyli też niby ze Turcji przyszła. Chociaż pewne fakty, na przykład paleobotaniczne, świadczą, że mogła występować wcześniej, mogła być znana wcześniej na terenie Niderlandów. Znaczenie kolekcji. Proszę Państwa, no niewątpliwie jest to jedna z największych kolekcji XVI-wiecznych obrazów roślin, która zawiera pewne nowe idee w botanice. Bardzo szczegółowo można tutaj poznać morfologię, pewne informacje ekologiczne. Zawiera dokumentację flory Europy oraz introdukcji do Europy nowych gatunków. Można w pewnym sensie datować, że jeżeli się pojawiły te, proszę Państwa, mniej więcej druga połowa XVI wieku, to jest moment utworzenia tej kolekcji, natomiast odkrycie Ameryki, no to jest koniec XV wieku i natychmiast te rośliny się jakoś zadomowiły i to w różnych miejscach, skoro były traktowane jako rośliny indyjskie albo tureckie. Rezultatem tego całego projektu była ta książka Drawn After Nature, czyli malowane z natury, która książka zawiera właśnie omówienie tych, to mniej więcej kto tutaj było omówione, czyli podanie historii tej kolekcji, omówienie poszczególnych tych idei nowych, które tam wynikały z tego. Również podane są na przykład właśnie rośliny, wyróżnione są rośliny, które pojawiają w innych publikacjach, zwłaszcza w historii, we florze Hiszpanii. Także dyskutuje się sprawy językowe. Także wiele jeszcze zagadnień, sprawy dotyczące roślin użytkowych, bardzo ważne. Także wiele różnych zagadnień jeszcze jest tutaj do rozpoznania. Myśmy to używali, tych obrazków jeszcze jako ilustracje tutaj do wydawnictw, w których były poruszane te sprawy dotyczące kolekcji. Mianowicie była to konferencja Przyroda, Nauka, Kultura i taka konferencja o renesansowej botanice. A tutaj jest literatura, która dotyczyła tego zbioru. Zaczęła się od 1936 roku, gdzie było tutaj krótkie omówienie i później dopiero w 80-tych latach po stwierdzeniu, gdzie ta kolekcja jest, zaczęto się tym interesować. Tutaj o zwierzętach była, o tostorczykach była osobna publikacja, no i później, a tutaj jest taka publikacja pani Słon niejakiej, Amerykanki, która przypisała te kolekcje niejakiemu Clutiusowi, który był ogrodnikiem w Lejdzie, zresztą przyjaźniącym się z Clusiusem. I ona twierdzi, że to jego kolekcja była, no to nie jest oczywiście w świetle tego, co tu było powiedziane, nie jest to prawdą. No i później już te publikacje związane z samym tym projektem, które tutaj Państwo widzicie. I na koniec tylko możemy powiedzieć, że to badanie nad tą kolekcją to była wielka przygoda. Zwłaszcza może dla mnie, bo ja się nigdy nie zajmowałem tak szczegółowo historią botaniki, a tutaj trzeba było, jako występowałem w charakterze takiego florysty, który właśnie bada roślinność tylko namalowaną. No ale ponieważ te rysunki są tak szczegółowe i tak znakomite, to
w większości przypadków nie było większych trudności w rozpoznaniu ich, chociaż w niektórych przypadkach no, trzeba było się posłużyć różnymi florami śródziemnomorskimi czy florami lokalnymi, gdzie te rośliny, skąd te rośliny pochodziły. Tutaj jako ostatni element to są właśnie te dwie piękne róże, dwie piękne lilie, które Państwu dedykujemy, wszystkim oglądającym ten nasz wykład. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za przedstawienie, przybliżenie nam tego pięknego dzieła, właściwie dzieła zbiorowego. No i tradycyjnie przejdziemy do dyskusji i pytań, które zrodziły się już w trakcie oglądania naszego czy Państwa tutaj wystąpienia. Pytanie może już częściowo zostało to odpowiedziane. Jak to się stało, że akwarele znalazły się w Krakowie? No może pierwsze pytanie. To już zostało omówione dokładnie. To znaczy może proszę Państwa, jeszcze takie kulisy tego wszystkiego były. Ten... No właśnie. Jak to z Krzeszowa trafiło do Krakowa bezboleśnie? To znaczy tak, ten klasztor, on był w strasznym stanie i ten kościół i był zrabowany przez wojska radzieckie. Na szczęście ten zespół Libri Picturati był umieszczony na górze, na chórze. I skrzynie z tym nie wystawały ponad balustradę chóru. Dzięki temu Rosjanie tego nie zauważyli. A Polacy ogarnęli to i wzięli, ale nie pokazywali, bo tak jak mówili nam w prywatnych rozmowach ludzie z Jagiellonki, wywiezione zostałyby prawdopodobnie do Rosji albo oddane Niemcom, bo znowu Niemcy się przez długi czas szalenie agresywnie upominali o zwrot. Natomiast w końcu doszło do takiego porozumienia, że za setki dzieł spalonych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, zwłaszcza za Bibliotekę Załuskich w Warszawie, gdzie były dosłownie miliony wspaniałych rękopisów, i w tym rycin, to zostaje w Polsce i tak w tej chwili jest uznane. Jest udostępniane do ogólnego użytku. Zresztą można w tej chwili, Jagiellonka udostępniła formy cyfrowe, które można sobie oglądać na portalu Jagiellonki i można je ściągnąć również. To jest w programie Déjà Vu. Natomiast jeśli chce się publikować w publikacjach nienaukowych, a jakichś takich komercyjnych, to trzeba zapłacić i są stawki na to w Bibliotece Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo. Z tym się właśnie wiąże pytanie kolejne, czy jeszcze można gdzieś oglądać, więc tutaj od razu odpowiedź zaistniała na to pytanie. Gdzie można te akwarele dzisiaj oglądać i z nich skorzystać? Także macie Państwo okazję. Pytania kolejne. Czy widać jakieś prawidłowości w wyborze roślin? Czy te przedstawione tutaj zagadnienia, które były związane z ilustracjami, one były zaplanowane, czy po prostu tak przez przypadek dało się ułożyć? Nie, no znaczy one chyba nie były zaplanowane. To były bardzo szczegółowe opisy, znaczy po pierwsze bardzo szczegółowy rysunek, do którego Kluziusz jeszcze dokładał opis taki, jaki, o którym była mowa. Później dopiero chyba kolejny właściciel Arenberg zaczął je w pewien sposób układać i na przykład one są w poszczególnych tomach ułożone na przykład tak, że w jeden tom jest właściwie same apiace, czyli baldaszkowe, czyli jak to się nazywa, selerowate obecnie. Jedna rodzina, prawie to wszystkie. To był układ d'Alechand, takiego botanika francuskiego Balechand i Arenberg według d'Alechand. Tak. Więc
ale to nie było zaplanowane, tylko dopiero jak już były ten zestaw jakiś miał do dyspozycji Arenberg, to on to zaczął układać w ten sposób. Przy czym na przykład chyba 30 tom jest głównie poświęcony roślinom ozdobnym i takim właśnie nowym przybytkom, a pewne tomy są poświęcone na przykład właśnie roślinom z jakiejś rodziny konkretnej lub roślinom z jakiegoś konkretnego środowiska. Także to są późniejsze sortowanie nastąpiło według pewnych takich zasad. Rozumiem. Teraz ja przepraszam, ale tych pytań pojawia się coraz więcej. Czy istnieją podobne ryciny roślin z terenów starożytnych Chin, Indii lub krajów arabskich? Możemy to połączyć, czy na świecie zachowało się właśnie wiele takich malowanych kolekcji roślin? Znaczy, trzeba tak powiedzieć, że tam na świecie arabskim, świecie, znaczy w ogóle w świecie wschodnim, troszkę inny sposób był malowania tego roślin. Oczywiście są, ale nie takie kolekcje, tylko te rośliny występują raczej jako część jakichś dzieł sztuki. Ja osobiście nie znam takich podobnych kolekcji do tej, którą myśmy opracowywali. Czy coś? Ja też nie widziałam, natomiast z literatury są opisane traktaty z Indii, takiego lekarza Susruta Samita, podobno z bardzo pięknymi, realistycznymi obrazkami, no i opisanymi jeszcze do tego. A jeśli chodzi o Chiny, to też były te traktaty. No jest pierwsza flora Chin napisana przez polskiego jezuitę Michała Bojma i on rysował sam przez pewien czas rośliny. Potem dawał, wydawca to pokolorował, a praca została wydana w połowie XVII wieku w Wiedniu. Jest bardzo dużo obrazków do tego. Nie wiem, gdzie one są w tej chwili, bo kiedyś w naszym Muzeum Ogrodu Botanicznego była ekspozycja, naprawdę bardzo wiele tych obrazków w miarę realistycznych. No, przy czym jakość oczywiście nie taka, jak tych malowanych przez tych fachowych malarzy, ponieważ to były raczej malowane właśnie przez botaników takich, którzy to widzieli na bieżąco malowali. Natomiast kolekcja podobna do tej, to jest kolekcja do dzieła Ottona Brunfelsa Herbarium Vivae Eikones, które się ukazało w 1530 roku drukiem. I bardzo ładne były drzeworyty, a opisu bardzo niewiele. I była wielka rewelacja, analogicznie jak z Libri Picturati. Nikt się nie spodziewał, bo w latach 20. na strychu jakiegoś domu w Niemczech odkryto akwarele Hansa Weidica, malarza, który świetnie malował. Znakomity malarz. Tak, i to było, ta kolekcja była porównywalna do tej i jest porównywalna, bo ona przetrwała i została częściowo wydana w Bibliotece Instytutu Szafera. Pan jest taki, jedna teczka z tymi obrazkami Weidica, które są porównywalne z tymi obrazkami. No właśnie jest takie pytanie, czy malarze, rysownicy, którzy rysowali te rośliny, oni byli wyspecjalizowani w tym kierunku rysowania przyrody roślin, czy to byli po prostu malarze, którzy w ten sposób chcieli jakoś dorobić i rysowali rośliny na zamówienie? Znaczy, obaj ci pierwsi z wymienionych, Jakub van Kornhuyze i van den Borcht, to byli malarze, którzy, no, Kornhuyze malował na przykład ukrzyżowanie, malował w kościoły takie duże płótna na zamówienie. A tutaj i van den Borcht był z kolei malował w stylu Petera Bruegela. Takie obrazy wiejskiego życia. Natomiast obaj, a zwłaszcza van den Borcht, byli związani z wydawnictwem Plantiniusa,
gdzie malowali rośliny do drzeworytów, a chyba Vandenborg był też drzeworytnikiem, więc oni byli, jeden przynajmniej z nich, wiadomo jest, że był wyspecjalizowany w właśnie w malowaniu roślin. Ale z drugiej strony oni no, oczywiście byli opłacani przez tych mecenasów, zwłaszcza jednego, tego Sintomarsa, ale tu jest chyba duża zasługa Kluziusza, który im mówił też, jak trzeba to malować i zwracał uwagę na pewne rzeczy. No i z tego powstały właśnie takie obrazy, gdzie tam właśnie są włoski jakieś namalowane, tutaj gdzie trzeba, tam gdzie jest namalowana na przykład, gdzie jest kwadratowa łodyga, to ona jest podkreślona i tak dalej, i tak dalej. Na to mogli nie zwrócić uwagi, a fachowiec podrzucił od razu takie informacje. Ja tutaj jeszcze dodam jedno zdanie. Zachowała się taka informacja, że malarz narzekał, że botanik jest katem dla niego. Nie może sobie malować jak chce, tylko to, co mu botanik każe. No właśnie dyskutowaliśmy nieraz z naszą koleżanką Haliną Galerą, która prowadzi takie warsztaty dla artystów, bo to ma duże znaczenie, czy płatków jest 5, czy 4, czy 3 na przykład. Choć dla artysty może mieć niewielkie znaczenie, tu barwa jest ważna, odcień. Natomiast to połączenie wiedzy plus talentu no, daje od razu takie wrażenie, że no, widać, że ten, kto to rysował, zna się na rzeczy i że ta roślina faktycznie przypomina naprawdę tą, jaką widzimy w naturze. I jeszcze mam, nie wiem, czy ty, Ewa, chcesz zadać pytanie? Nie, może ja nie będę przedłużała, bo rozumiem, że ja jestem ciekawa jednej rzeczy, bo przecież ta kolekcja, o której Państwo opowiadają, to jest chyba tylko fragment tej Libri Picturati, tak. Nie, i chciałam zapytać, czy to w dalszym ciągu funkcjonuje jako depozyt Skarbu Państwa w Bibliotece Jagiellońskiej? Nie, to jest w tej chwili już własność. Własność, aha, dobrze. A bardzo dziękuję. Ten zbiór budził ogromne emocje, bo tam są na przykład niektóre rękopisy Mozarta, tak. Beethovena czy Bacha. Także o ogromnym znaczeniu dla historii muzyki. Dziękuję bardzo. I jeszcze jest pytanie, jeżeli można. Jakie było główne przeznaczenie i wykorzystanie tej kolekcji w chwili powstawania? O tym żeśmy już się omówili, ale czy służyła nauczaniu, czy raczej miała za zadanie udokumentowanie, opisanie składu flory szeroko rozumianej Europy? Znaczy, ona miała chyba dwojakie znaczenie. Była używana niewątpliwie i to potwierdzają pewne zapisy historyczne do nauczania. Natomiast z drugiej strony były to ryciny, które później służyły ewentualnie do drzeworytnikowi do wykonania klocka drukarskiego. Także jeśli potrzeba było, to taki gatunek już był gotowy, narysowany, tylko drzeworytnik brał to i przenosił na klocek do drukowania książki. Pani Słon, która właśnie twierdziła, że autorem tego zbioru jest ten ogrodnik Clutius, o podobnym nazwisku do Kluziusza, dotarła do informacji, że właśnie tenże ogrodnik prowadził zajęcia z adeptami ogrodnictwa i studentami jakimiś miejscowymi i używał tego zbioru w celu zapoznania ich z roślinami. Już mamy jeszcze może na koniec takie pytanie, czy no, połączone pytania. Czy istnieją konkurencyjne do Libri Picturati ryciny i czy na terenie Polski przetrwały inne tego typu zbiory rycin? Jeśli chodzi o renesans, to nie.
XVII wiek w Gdańsku, ryciny, to znaczy akwarele do pracy Breina, człowieka, który był mecenasem, właścicielem własnego ogrodu botanicznego i własnej drukarni jeszcze do tego. A z zawodu był piwowarem, ale przerzucił się na botanikę. I co ciekawe, takie dzieło Exoticarum Plantarum Centuria Prima zawiera pierwsze informacje na temat flory południowej Afryki. Miał korespondentów, żeglarzy, którzy mu przywozili stamtąd niektóre gatunki. I te niektóre obrazy przetrwały w Gdańsku, w bibliotece gdańskiej, tej sławnej. Natomiast no, oczywiście jest wiele tych flor drukowanych nawet w tej chwili w postaci, które można oglądać w postaci już wydanych książek. To jest na przykład flora Fuchsa, czy już było mówione Brunfelsa, czy Aldrovandiego. Kto tam jeszcze jest takich? W każdym razie Chessiego. Na za granicą to wielu badaczy pracuje nad tymi zbiorami i one wychodzą na światło dzienne. No i do tego dołączyła właśnie ta flora Kluzjusza, tak ogólnie rzecz biorąc Kluzjusza, która zasługiwała na to, a nie było o niej nic wiadomo właściwie szerzej do momentu wydania tej książki w 2008 roku, tego Drawn After Nature. Ponieważ we wszystkich tych informacjach, na przykład taka sławna książka o historii ilustracji botanicznej między innymi Williama Sterna i Wilfred Brandt, specjalistów właśnie od tych spraw, w ogóle nie ma tam słowa na temat tej kolekcji. Także ona po prostu nie funkcjonowała w świadomości, dopóki nie została tutaj przedstawiona. A w tej chwili muszę powiedzieć, że ona, pojawiają się nowe prace, ludzie szukają, wiedzą, że coś takiego jest, przyjeżdżają badacze. No, na przykład ten pomidor, który pokazywałem, w tej chwili pojawił się w pracy na temat historii pomidora w Europie, no i tak dalej. Takie są różne tematy z tego wyciągane. To jest kopalnia tematów jeszcze na przyszłość. I bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie, naprawdę, bo akurat odpowiedziała nam na wezwanie Halina Galera. Zapytuje, czy libri picturati nie mogą być wykorzystywane przez malarzy specjalizujących się w kwiatowych, martwych naturach? Oczywiście w czasach późniejszych. Ja myślę, że nie, z tego względu, że one były, ta kolekcja tak była. Cały czas była zamknięta. Cały czas była zamknięta. Nie była w ten sposób dostępna. Na przykład gdyby była u Plantinusa w Antwerpii, gdyby tam po prostu była otwarta do korzystania, ale nie. Bo to było najpierw u jednego właściciela, potem drugiego, potem w Berlinie też zamknięty zbiór. I także myślę, że nie. A wielka szkoda, bo przecież to były wspaniałe te późniejsze barokowe kompozycje kwiatowe. Świetnie. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy prelegentom. Dziękujemy Państwu za udział w wysłuchaniu tego chyba bardzo ciekawego dla nas wszystkich odczytu. Dziękuję raz jeszcze. Przekazuję głos pani dyrektor na koniec. I bardzo serdecznie dziękuję za cały rok. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. I skoro jesteśmy przy podziękowaniach, to ja chciałam rozpocząć od podziękowań pani profesor Anni Mikule, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego, za zaproszenie Uniwersytetu Otwartego do tego wyjątkowego wydarzenia i do wspólnego z Państwem świętowania Państwa stulecia. Jednocześnie bardzo dziękuję pani profesor Agnieszce Mostowskiej i pani profesor Halinie Galerze za to, że pomyślały o nas i że wskazały nas jako partnera państwa wydarzenia.
I proszę Państwa, dziękuję naszym moderatorom, bez których byśmy nie odnaleźli się w tym botanicznym świecie, który dla nas, jako dla laików, jest tak naprawdę czasami, można powiedzieć, bardzo wcześniej był bardzo egzotyczny, a teraz stał się dużo, dużo bliższy i niezwykle ciekawy. Bardzo serdecznie dziękuję pani Ewie Kuczyńskiej, panu Adamowi Rostańskiemu i pani Małgorzacie Wójcik, która ratowała nas, kiedy ktoś z Państwa nie mógł uczestniczyć. Proszę Państwa, dziękujemy za te 12 spotkań. Dziękujemy również wszystkim naszym prelegentom, w szczególności dzisiejszym. Bardzo Państwu dziękuję za ten niezwykle ciekawy i tak naprawdę interdyscyplinarny wykład. A na koniec pragnę Państwu w imieniu Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Botanicznego złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i miłości. Życzę Państwu, żeby Państwa plany naukowe, zawodowe się spełniały, ale także, żeby byli Państwo po prostu szczęśliwi i mogli cieszyć się tym, co się dzieje dookoła, choć ten świat teraz jest tak dla nas wszystkich bardzo trudny. A myślę, że dla świata, Europy życzę, żeby to złego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, się uspokoiło i żebyśmy mogli cieszyć się takimi rzeczami, jak na przykład Rok Botaniki i nie musieli patrzeć za naszą wschodnią granicę. Ale żeby było bardziej optymistycznie, to pozwolą Państwo, że takimi wyjątkowymi życzeniami zakończy pani profesor Kuczyńska, która wiem, że ma dla nas taką świąteczną, życzeniową niespodziankę. A ja Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu zarówno Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Warszawskiego, jak i Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Ja oczywiście w imieniu moderatorów chciałam po pierwsze podziękować, że byli państwo z nami przez te 12 miesięcy. I teraz w związku ze słowami i życzeniami pani dyrektor mam przepis, jak uzyskać ten stan szczęśliwości. Ja nie jestem autorką tego tekstu, proszę Państwa. Nie znam autora, ale rozumiem, że skoro można znaleźć ten tekst w Google, to chyba jest ogólnie dostępny, a autor, jeżeli nas słyszy, będzie zadowolony, że przekazuje dalej jego wspaniałe słowa. Pozwólcie Państwo, że przeczytam. Głównym składnikiem jest zdrowie, które należy wymieszać z ogromem miłości. Dwie łyżki pomyślności, kapkę radości. Szczyptę życzliwości dodawać powoli wraz z odrobiną uśmiechu. Odsączyć wstrząsk i przygnębienia. Dla smaku dodać odrobinę zaufania. Według własnego uznania dodać urody lub sławy, jak kto woli. Ozdobić wszelakimi uczuciami. Piec cały rok w rodzinnej atmosferze. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że ten przepis będzie nam towarzyszył w nowym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję, a ja jeszcze ze swojej strony, jeżeli można, może zdradzę taką rzecz. Powoli przygotowujemy się do ciągu dalszego w przyszłym roku. Z tego wyniknie, dowiemy się po świętach i na początku nowego roku. Jeszcze raz dziękuję Państwu za współpracę i za ten cały rok, a Państwu Alicji i Bogdanowi Zemankom za dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego na święta. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.